dziwka z internetu zrobiła tak, to on po prostu za nią szedł. Nawet jak psychotrop zrobił tak, to Marek za nim szedł. Zresztą mój były mąż był taki sam. I szedł. Nie liczyło się to, że mamy dom, mieszkanie, że urodziłam mu dziecko, że mamy wspólne sprawy. To się wszystko nie liczyło. Liczyło się tylko, że pojawił się jakiś kurwiszon. Zrobił tak na mojego byłego męża i on leciał jak wściekły pies. I tak Marek. Co jakaś kurwa na niego tak? To on leci, a potem uważa, że jak już tam po prostu wszystko spenetruje, sprawdzi, to wróci do mnie. Nie, wiesz, jednak zależy mi na tobie, chcę być z tobą. Dokładnie tak samo było z moim byłym mężem. Po prostu mam taki wniosek, że faceci z prowincji, z małych miejscowości, mówiąc wprost ze wsi, mają taki sposób myślenia, nie? A może, kurwa, jakieś szerokie perspektywy, może się coś wydarzy, może wyjedzie do Anglii, może będzie gwiazdą, może coś. Jak się okazuje, nie, jednak nie fajnie, to wracali. Nie, jednak kocham cię, kocham, kocham. A potem znowu pojawiała się następna szmata i znowu biegli do niej. I tak cały czas w kółko i nieskończoność.